Dzień ludzie, z tej strony Perkorn, a to Zion Phoenix Wright, Ace Attorney, Dual Destinies. Jest to piąta część odsłony Ace Attorney, a u mnie na kanale mogliście zobaczyć od pierwszej części do czwartej, czyli Apollo Justice oraz obydwie części My Side Dwarfa Investigations. A ostatnio Dual Destinies wyszło na Androida, gdzie w zestawie także są od razu skórki, znaczy inne ubrania dla Phoenixa, Ateny oraz Apollo. Więc chyba to było oczywiste, że to sobie kupię, tak? I po prostu, już bez większego pierdolenia, zacznijmy nową grę. Are dark times where the law has been reduced to rubble, and it's up to us to restore it to its former glory. Yeah, I know what you mean. It looks like your target finally decided to make a move. Don't you worry, I've got a trusty new partner on board. For half a year, though I can hardly believe it. Anyway, her power will be our greatest weapon. Are you all right, miss? Yeah, it's for this very reason I returned. Time to bring it to an end. Epizod pierwszy. Turnabout. Odliczanie. Turnabout nie ma jakoś konkretnie słowa, który odpowiada za... Może bym nazwał odrzucenie grunkami. Aha. Najlepsza rzecz na temat bomb jest to, jak się je usuwa i niszczy. Znaczy, jak one wszystko usuwają. Bez żadnego pierdolenia. Teraz wszystko, co muszę zrobić, to przypiąć to wszystko na tą małą dziewczynkę. Boże, jak ja długo czekałem, aby móc to zagrać. Chyba, nie wiem, ponad rok. Warto było. Znaczy, nie spodziewałem się, że wyjdzie to na Androida, ale... Brawa.
Tu chyba otwieram dialog, który był, tak. Okej. Okay. Nope. W ogóle się nie denerwuję. To wspaniale, do czego dziewczyna może przywyknąć. Nawet ta ciężka atmosfera, jak to, mnie nie ruszy. W porządku, Atena? A nie, to Apollo. Mówię, potem jaki mu głos dał, by to być masakra dla was, dla waszych uszu, ale... O, Apollo. O tak, robi wspaniale, jak... Mogłabym nawet zacząć gwizdać. O tak, dobrze to słyszeć. Jednakże... Mógłbym przyjąć, że słyszałem, że twój głos się załamuje na moment tutaj. Jestem aż taka przezroczysta, ha? Łamie? Nie, mój głos się wcale nie łamie. Mam nerwy ze stali, mówię ci. Apollo się zaczął śmiać, tak? To jest Apollo Justice. Główny bohater czwartej części gry, Apollo Justice, Ace Attorney. On jest aktualnym prawnikiem w biurze, w którym pracuje. Apollo jest liderem w obronie w tej sprawie. Ale ja będę tutaj na ławce z nim, robiąc co mogę tylko, aby móc mu pomóc. Zrobię cokolwiek trzeba, aby obronić Juni. Prawie jak Jun z 99. Mówiąc o stali, jak się trzymasz? Ta eksplozja naprawdę cię poraniła. Cieszę się, że jest w porządku z tobą, Athena. Jednakże nie mogę dawać, że nie mam połączenia do tej sprawy. Dlatego muszę sprawić, że imię Juniper zostanie odczytane. Zapewne, że czujesz tak samo. Masz prawidłową rację. Nie spocznę, dopóki Juni nie będzie kompletnie oczyszczona z zarzutów. Apollo, Athena. Dziękuję wam za robienie tego dla mnie. Juni! Hej, w porządku? Wybaczcie na ten temat. Zawsze zdarza kaszeć, kiedy się denerwuję. Taki rodzaj rzeczy nigdy się nie wydarzył w domu, w lesie, jednakże... To jest Juniper Woods. Ona jest moją bardzo drogą przyjaciółką z dzieciństwa i także jest naszym klientem w tej sprawie. Wiadomości wciąż powtarzają, że Juni jest... Po prostu podłożyła bombę. Ale to jest niedostateczne. Nie chodziło się, aby Juni mogła coś takiego zrobić. Bo jak nie... To nie. Przyniosłam wam coś do przegryzienia, Athena. Tylko coś z małego grotu. O hej, dzięki, więc czy ta pomarańcz, czy... Tym czyli to? To pomarańcz. Moja babcia mawiała, że pomarańcz to kolor siły i pewności. O, papie, siła na rozprawę, prawda? Juni, zawsze jesteś taka dobra dla mnie. Boże, spójrzcie na mnie. Stoję tutaj... Trzymając pomarańcz w mojej klatce z oczami w moich łzach. Co? Z oczami w moich łzach? Boże, co ja mówię? Z łzami w moich oczach. Cóż, nie martw się. Myśmy tam tak to silni, że nie będą wiedzieć, co ich uderzyło, prawda, Apollo? Tak, to prawda. Co nadejdzie? Ta jedna rozprawa, my nie możemy Apollo! Krew się leje przez jego bandaże. Jedna z jego ran musiała się otworzyć ponownie. Cały ten czas on starał się mieć tą śmiałą twarz, ale tak naprawdę to przy się przepracowywał. Oj, rosni! Nie wiem kto to, ale okej. Okay. He? A jakiś ochroniarz pierwszy lepszy, więc... ma się zaraz zacząć, sir. Proszę, przejdźcie do sądu. Czy co? Teraz? Ale Apollo nie... jest w stanie bronić. Ork! Ja... muszę bronić Juniper! Co my zrobimy? Rozprawa ma się zaraz zacząć. Bez... czy bez nas. Jest tylko jedna ostatnia opcja, o jakiej mogę pomyśleć w tym czasie. Ale nawet jeżeli wezmę jego, nigdy tutaj nie dostanie się na czas. Nie czekaj. Jest coś, co mogę zrobić. Apollo, dawaj mi wszystkie dowody dla tej sprawy. He? Co ty zamierzasz zrobić? Ochroniarzu? Tak podno. Obrona chciałaby zatwierdzić zmianę prawnika. Tena! Chyba nie jesteś poważ... Z-
skoncentruj się na tym, aby stało ci się lepiej. Ja obronię Juni. Sama? Athena, przestań na moment i pomyśl, co ty gadasz. Nigdy nie widziałeś żadnej sprawy sama wcześniej, prawda? No jep, no hej problema, mogę zasnieść, tak myślę? Ale to zależy od ciebie, Juni. Pasuje ci, żebym ja to przejęła? Jasne. Jest, co ja mówię. Wierzę w ciebie, Athena. I to wystarczy jak dla mnie. Martwisz się na temat mnie, czyż nie? Żeby być szczerą, jestem bardzo podenerwowana też. Myślę, że moje serce być może zaraz wypali z mojej klatki. Ale nie jesteś w stanie, aby stać teraz przy sławie. Więc zostaw to mnie. Bo jak nie, to nie. Co za ryby. Okej. Okay. Mogę zobaczyć, czy twój mózg... Żeś już się nastawiłaś z tą myślą. Nie za tego, że nie mogę tam być, ale wiem, że... Zrobisz tylko możesz, aby bronić Juniper. Oczywiście, że tak. Reszta też jest zapewniona. Na sąsiadę Athena Cyx. Jestem jej zatorni, ja pierdol. Wciąż jestem tylko nobem, ale jestem prawnikiem. To jest tylko drugi raz, kiedy wzięłam... prowadziłam sprawę. No, tak naprawdę. Znaczy byłam główną obrończynią, o. To będzie pierwszy raz, kiedy będę tam sama jednakże. Ale muszę to zrobić. I definitywnie nie pozwolę, żeby cokolwiek z tego stało się Juni. Bo jak nie, to tak. Dobra. Jak myślicie? Kto może być prokuratorem w pierwszej rozprawie? Co gorsza, Apollo i ta postać mają mieli zawsze ten sam głos, więc... Dzień pierwszy. Sąd rozpoczyna rozprawę. Wszyscy, powstańmy. O mój Boże. Sąd rozpoczyna rozprawę pani Juniper Woods. Te ubranie, Boże. Znaczy, no. A pan jest gotowa, wysoki sądzie? Ha, prokuratura była także gotowa, wysoki sądzie. Aha! I co to ma wszystko znaczyć? Byłem pod wrażeniem, że pan Czerwona Mapa byłby dzisiaj przeciwnikiem. Tak. Zmiana prawnika była zatwierdzona kilka momentów temu. Podobnie na eksplozji w tej sądzie wczoraj, pan Justice niezdolny kontynuować tutaj. A, łapie. Nie takie zaskoczone, że ale sobie wymówka, by uciec. Ze mną, jako prokuratorem, kto by nie czuł choroby, po to nie smyśliłby choroby, aby uciec. Co? Ten typ ma niezłe nerwy. Teraz mu powiem, co mi leży na myśli. No, gdybym się tak nie denerwowała. Aha, ten arkancki tupek! Ty arkancki tupku! Nie! Widget! Czy mój słuch staje się gorszy? Mogę przysiąść, że usłyszałem, że obrona coś właśnie mówiła. Nie. Nic nie słyszałeś. Ty bardziej ode mnie. Trochę dziwne. Mógłbym przysiąść, że także coś słyszałem. O, to byłaby moja partnerka, Widget. Kurczę, nie wiem. Czasami mówi to, o czym myślę. Hehehe, no dobrze. W tej sprawie to czysta sprzeczność z tym, co właśnie powiedziałaś. Sprzeczność? Właśnie stwierdziłaś, że nic nie powiedziałaś. Jednakże, to twoje urządzenie mówi to, co myślisz. Wtedy, ty faktycznie powiedziałeś, że ja byłem... co to było? Elegancki w pracy? Ip! Właściwie to było arganski tupek. Tak raczej. Czy to ma w ogóle znaczenie, czy czerwona, czy żółta mapa się ze mną mierzy? Żaden świeżak ze szkoły, a w tym bardziej żółto ciągnie obroń tego świadka. On nas obraża. Mój Pain, wierzę, że wystarczy. Wróćmy do sprawy. Oczywiście, wysoki sądzie. Jestem bardziej gotowy niż to, żeby pokazać tę dziewczynkę. Tej dziewczynce, dlaczego nazywają mnie niszczycielem żółtociobów. Ha, wiedziałam. Naprawdę jest arganckim dupkiem. Arganski dupek! Panie Cykes, jeśli będziesz kontynuować obrażanie obrony, to usunę cię z sądu. Ale bardzo mi przykro. To po prostu była reakcja na dupków. Ale to nie my, to Widget mówi. A my teraz, pani Pain. Pańskie orzeczenie na wstęp, jeżeli można. Dziękuję, wysoki sądzie. O, muzyka logiki teraz będzie, tak? A więc teraz. Wypadek wydarzył się wczoraj w tym właśnie sądzie, w sali sądowej numer 4. Dodawać muzykę logiki. O, jest. Tak, muzyka logiki. Na to czekałem. Na ten moment rozprawa była na temat właśnie podkładania bomb, która była w tej pokoju numer 4. A tak, byłem na tej rozprawie także.
A na jakiej kurde nie byłem przez wszystkie części jej Saturni? Tylko w... pierwszej rozprawie... Nie, czekaj. W której rozprawę Turnabout Beginnings prowadził chyba... A wiem. Piąta rozprawa i czwarta z trzeciej części gry. A pan Justice był tam jako prawnik w obronie. Bomba, która była zaprezentowana, była dowodem, który miał nagły wybuch w trakcie rozprawy. Czasami będą takie ścinki, jak się ładuje jakiś pseudofilmik czy coś, nic na to nie poradzę. To był okropny wypadek i sąd numer 4 był kompletnie zniszczony. Na szczęście udało nam się zrobić ewakuację, procedurę ewakuacji, zanim eksplozja się stała. Tylko kilka minut później... Sekund później. I to wszystko byłoby stratą wielu ludzkich żyć. Ich życi. Ale tutaj fakt była jedna śmierć, czyż nie? Prawidłowo, wysokie sądzie, kiedy sprawdzano później tą salę sądową. Ciało detektyw Candy's Arm. Candy's Arm? Jezu. Zostało odkryte. Wzięła stanowisko jako świadek później w tamtej rozprawie. Przypuszczam, że nie mogła się ewakuować na czas. To za okropna tragedia. Muszę przyznać, że sam się przewróciłem 10 razy, zanim sam mogłem uciec. Może sąd powinien dać wam krótsze togi. Ciało ofiary zostało znalezione obok wejścia w sądzie. Podejrzewam, że została tam aż do samego końca, aby pomóc innym uciec. Wysoki sądzie pozwól mi potwierdzić jako dowód raport autopsji ofiary. I detalę na temat bomby. Raport armii został dodany do zapisów sądowych. Napchany świeczak został dodany do zapisów sądowych. Okej, myślę, że wiem, jak to działa. Wszystkie dowody na rozprawie są w zapisach sądowych. Kiedy chcę sprawdzić coś, po prostu naciskam zapisy sądowe w górnym prawym rogu. Lepiej bym zajrzała na to potem, a zajrzymy sobie na to teraz. Moja znaka prawnicza. Moja bardzo nowa, świecąca odznaka prawnicza. Pokazuje, że jestem obrońcą sądowym. Powód śmierci, a detale, więc... Aha, detale to tylko zdjęcie. Powód śmierci. Trauma... uderzenie w głowę spowodowane jakimś twardym obiektem. Czas śmierci między 8 a 11 rano. Czasowa bomba, która została zniszczona w sądzie, została ukryta w środku tego napchanego zwierzaka, kiedy została zdetonowana. Jak to zamknięcie? A tu jest zamknięcie, dobra. A więc teraz proszę wezwij oskarżoną na stanowisko. Oskarżono! Czujesz się w porządku? Wyglądasz trochę blado. Bardzo mi przykro. Czuję się trochę słaba. Od kiedy pierwszy raz pojawiłam się w sądzie. Ale ja... jest w porządku. Czuję, że naprawdę daje wszystko, co może. Lewiam też zrobiła to samo. Ahaha. Jeżeli można przejść dalej. Twoje imię oraz zawód oskarżono? Oskarżona? Juniper Woods. Ja... jestem studentem uczniem szkoły średniej. Pan Woods, możesz potwierdzić, że byłaś w sądzie na dzień, o którym mówimy? Tak. Znała Apollo Justice przez moją przyjaciółkę Tenę. I tak... byłam tam wczoraj. Aby oglądać jego rozprawę i... pomóc mu jak tylko mogę. Coś nie tak. Czy naprawdę się boi? Ha, ha, ha. Czy wiesz, że jestem także znany jako... niszczyciel oskarżonych? No to, że mam kolejną szansę pokazać każdemu, jak zdobyłem ten tytuł. On mnie tylko straszy coraz bardziej. Tylko arogancja nie jest na granic? Muszę bronić czujnik, ważne co? Hej, ty arogancki tu... prokuratorze Payne! He? Co to było? Czy chciałaś zademonstrować, dlaczego jestem znany jako niszczyciel żółtodziobów? Głębokie oddechy, Athena. Nie pozwól mu do ciebie dotrzeć. Prokuratorze Payne? Tuni mówi nam prawdę. Pan Justice także mógłby pomóc cię stwierdzenia, kiedy zobaczymy go w lobby dla oskarżonych. I Tuni powiedziała, że on by się cieszył, że za ten kwiat lotusu, który ona mu go dała. O tak naprawdę? Moja babcia mówi, że korzenie lotusu są dobre na twoje oczy. Chodzi o zrobienie napoju z tego. Mówi także, że może ci pomóc zobaczyć przyszłość. Serio? To jest perfekcyjny prezent dla prawnika.
że to jest prawda. Przypuszczam, że on nie musiał ich jeść. Ha! Jakie słodka, miła dziewczynka, jak to, która niszczy sąd na kawałki? Muszę powiedzieć, że to bardzo ciężko w to uwierzyć. Ha, objection, pierwszy od Payna. Teraz, wysoki sądzie, nie pozwól, aby ten niewygląd tej dziewczynki cię ogłupił. Oskarżona miała motyw, aby popełnić tą zbrodnię. To nieprawda. Nie miałam żadnego motywu. I ja nawet nie znam tej panny, która została zabita. Przyznaję się, że śledztwo nie pokazało połączenia między ofiarą a oskarżoną. Jednakże to nie ma znaczenia. Jedna rzecz, która się tutaj liczy, to była destrukcja sądu numer 4. Co? Znaczy, jeszcze powiem, aby pomóc Justice, Apollo Justice. Hej, co ma mi wystarczyć? Dlaczego na wszystko coś święte miałby to zrobić? No ja twierdzę, że on twierdzi, że zrobiła to po to, bo Apollo Justice już miał przegrywać rozprawę, ale dzięki wybuchowi nic się nie stało. Haha, dobre pytanie. To chodzi o nowicjusza, takiego jak ty. Najpierw pytanie dla oskarżonej. Kiedykolwiek przyniosłaś fałszywe oskarżenia? Co? Nie, dlaczego? Znaczy... Czy kiedykolwiek słyszałaś o fałszywych... Co? Nie, czekaj moment. Chyba nie zrozumiałem... Czy zostałaś tutaj przeprowadzona za fałszywe oskarżenia? Tak. I doświadczenie spodobało, że nie lubisz sądu, prawda? Co to za bullshit? Nie, czekaj moment. Co to ma być niby za motyw do niszczenia tego wszystkiego? Wtedy każdy z naszych klientów by był osobą, która lubi odkładać bomby. Faktyczny punkt. Nie mielibyśmy żadnego sądu na całym kraju. Ktoś twierdzi, że oskarżona jest jedną osobą, która ma wąty do sądu, ale pana Woods jest tą osobą, która mogła popełnić tą zbrodnię. No czemu? Dlaczego? Ponieważ znaleźliśmy decydujący dowód, który udowadnia, że winność oskarżonej. Decydujący, ha? Wierzę, do kiedy uwierzę, kiedy zobaczę. To ma bardzo unikalny aspekt dla bomby w własnym zakresie też, wysoki sądzie. I co jest dokładnie takiego unikalnego na ten temat? Dlaczego nie pan Nacek na to nie odpowie? He? Ja? Zobaczyłem, że jesteś bardzo się nerwujesz, a co już takim gentlemanem jestem, że zaoferuję ci szansę, aby dać ci trochę pewności z siebie z tym pytaniem. Czy możliwe, że on jeszcze właśnie mnie naciska? Serio, co za niemiły facet. Dla przekrańca! Co to właśnie powiedziało? Nie, nic. Żadnej rzeczy. Teraz zobaczmy. Co ja powinnam robić tak jak to? O, wiem. Zapisy sądowe. Informacje, które potrzebuję, są w zapisach sądowych. Ale dobrze, panu Sykes. Usłyszymy twoją odpowiedź. Co było unikalnego na temat bomby, która wysadziła sąd? Czy to ponieważ... Panie Payne? Za jakiego Salomona ty mnie bierzesz? Za co? To było w środku napchanego zwierzaka. Ta zła interpretacja była... ten zły cel był przykryty słodkim... Wiem, jak można by to fajnie powiedzieć. To zło było zakryte... Dobrocią. Dobra, ciul. Bardzo dobrze, jak masz tutaj ciasteczko. Bomba, która wybuchła w tym sądzie, była ukryta w środku napchanego zwierzaka. Ha! Jak ty lubisz? Nieźle, ha? Jestem w porządku. Tak jak mówiłem od początku. Początku, mogę tego zrobić. Tak, jak sobie przypominam, bomba była napchana w środku napchanego zwierzaka. Nigdy jednak się mu nie przyjrzałem. Ale jakie połączenie to ma do ten misiak, do oskarżonej? Odpowiedź na to pytanie leży w kolejnym kawałku dowodu. Który mam tutaj. I to, co to? Wygląda na jakąś taką krótką linkę. To oko, wysoki sądzie. Ogon biednej ofiary tej eksplozji. Nie no, wiarygodne. Mówisz mi, że detektyw armii miała ogon? Wysoki sąd jest bardzo blisko, ale nie. Należy do tego zwierzaka. Nazywa się Bonifanti. Raczej niemiłe imię, jeżeli ciebie spytasz. To maskotka dla kampanii, aby miała fałszywe dowody i fałszywe oskarżenia, czyż nie? Dokładnie. Jego motto to fałszywe dowody. To tylko śmieci. To jest tak bardzo mylne na wielu poziomach. Ten ogon jest z ubrania winylowego. I zaliwie coś bardzo interesującego na powierzchni. Odciski palców oskarżonej. Co?
ten Twoni Fanti udowodnił dla prokuratora wszystko, co potrzebowali. To oczywiście stwierdza, że oskarżona miała bombę. Ale nie ma sensu. Dlaczego odciski palców czuł nie miałyby na tym być? No to wyglądasz naprawdę wartościowy dowód. Sąd akceptuje go jako dowód. Panu Woods, masz jakieś wyjaśnienie co do tego? Ja nie rozumiem. I co, panu Sykes? Masz jakieś wyjaśnienie? Albo oczywiście kawałek dowodu? Nie mogę tego zrobić. Nie mogę przyjąć żadnej rzeczy. Ale lepiej bym coś wymyśliła. Dla dobra Juni. Jeżeli możesz wyprodukować odpowiedzi, zawsze możemy przejść prosto do osądu, jeżeli preferujesz. Nie, muszę coś powiedzieć. Szybko! O nie! Nie mogę wstać mojego głosu. Dlaczego ze wszystkich czasów? Myślałam, że już mi to przeszło. Może ja wciąż nie jestem gotowa, aby stać w sądzie. As you can see, there is no room for debate. Objection! Why, it's you! I leci objection Phoenixa. Wybacz, że zajęło mi to tak długo, aby tutaj się dostać, Athena. Apollo wyjaśnił całą rzecz przez telefon. Spytał, czy mogę ci pomóc w jego miejsce. Dziękuję za przyjście. Nie będę cię przyznać, ale miałem naprawdę ciężki czas tutaj. Ja nie wiem. Myślę, że wszło ci nawet... Nie, świetnie, pozwolę sam wcześniej, co się stało. I wytrzymaj tutaj jeszcze. Znaczy, przez to, że tutaj byłaś, dałaś mi wystarczająco czasu, bym tutaj dotarł. A teraz odwróćmy rzeczy do góry nogami. Łapię to, szefie. Spójrz, pokazałeś się jak z powietrza. Czy to nie pan Phoenix Wright? Zawsze mnie zaskakujesz. Ubranie z pierwszej części gry. Wysoki sądzie, pan Payne. Powiedział, że można zrobić wczesny osąd. Ale ja wierzę, że wniosą się wiele rzeczy, które trzeba tutaj wyjaśnić. Jak odciski palców panny Woods pojawiły się na tym ogonie zwierzaka? Jak ta bomba w ogóle została zdetonowana? Dopóki te wszystkie pytania nie dostaną odpowiedzi, stwierdzam to niemożliwe, aby stwierdzić, wydać prawidłowy werdykt. Masz absolutną rację. Kontynuujmy tutaj, gdzie skończyliśmy. Mam nadzieję, że nie masz sprzeciwów, panie Payne. Nie, żadnej, wysoki sądzie. Pana Woods naprawdę wygląda, że ma ciężki czas. Czy naprawdę się męczy, panie Wright? Mam poczucie, że boi się sądu. Spod wczoraj? Tak. To zrozumiałe, że jest to bardzo traumatyczne dla niej. Biedne stworzenie. I oto tutaj jest. Wróciła do sądu ponownie. To jest taka dzielna. Chciałbym zrobić prośbę, wysoki sądzie. Ze wszystkich możliwości chciałbym pana Woods odpoczyła w lobby. Bazując na stanie oskarżonej, bardzo dobrze. Daję specjalne pozwolenie. Możesz trochę odpocząć, Juni. Zostaw resztę nam. Okej. Dziękuję. Wybaczcie za to. Phoenix Wright. Czekałem na spotkanie ciebie. Trochę minęło, panie Payne. Haha. Jesteś bardziej niedorzeczny niż słyszałem, ale wierzę, że masz na myśli... Jak się czujesz? Bo jak dla mnie jestem Gaspen Payne. Jestem młodszym bratem twojego długiego rywala Winstona Payne'a.
Strzelak! Długostojącego rywala? Kiedy my byliśmy w ogóle rywalami, a to dopiero na długi okres czasu? Trzy rozprawy. Bo widzisz, Pani Wright, ja oczyszczę imię Winstonów przy mocy moich własnych rąk. A to, że royalność, bycie księciem Painów będzie tak ciężko, niemiłe dla innych też. Aha, wysoki sądzie. Prokuratura chciałaby wezwać teraz decydującego świadka stanowisko. Ten świadek będzie znawał, jak oskarżona znawała bombę w sądzie. Jezu. Bardzo dobrze. Proszę, wezwij swojego świadka, pani Payne. Świadku, twoje imię oraz zawód, proszę. Świadek? Imię Ted Detonate. Zawód bomb... specjalista do rozbrojenia bomb. O mój, co za dziwny robotyczny głos tam masz. Mówię przez pisanie. To samo jest do mowy. Brzmi dokładnie jak robot. Nie możesz mówić normalnie? Mogę. Może. Ale nie lubię mówić. Mówienie jest męczące. Energia. Ograniczenie energii. Mówienie nad pisanie. Rozumiecie? Znaczy, że utrata właśnie więcej energii. Ha! Co za dziwny świadek. Nie pierwszy raz w Wysokich Sądzie. Pan... Pan Donate zajmował się tą bombą w rozprawie, kiedy wybuchła. Bycie z specjalistą w tym składzie bombowym? Masz jakieś powiązanie z oskarżoną? Negatywność. Pierwszy raz spotkałem tą dziewczynę w tej pracy. Wielu ludzi jest zatrudnianych przez policję. Znam tylko kilku z nich. Jednakże byłem w szoku, kiedy odkryłem ciało ofiary. Jak pierwszy. W szoku? Miałem pierwszą osobą na scenie, na miejscu po tej eksplozji. Przeszedłem wszystkie systemy bezpieczeństwa. Co? Poszedłem tam, aby zapewnić bezpieczeństwo, ale skończyłem odkrycie martwego ciała. Między pierwszą osobą do odkrycia ciała, czyż nie? Jestem po to, aby zaznaczyć o okolicznościach dotyczących momentu eksplozji. Bardzo dobrze. Są tu życzy zeznania pana Tonate'a. Ale przynajmniej to, pokaż trochę respektu i usuń tą maskę, świadek. Jezu, zeznanie świadka. O Boże, pierwsze zeznanie. Boże, kiedy bomba zeszła? Tyn, tyn. Tyn, 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 tyn. Bomba oryginalnie została rozbrojona przeze mnie. Wtedy przetransportowana tutaj jako dowód. Imię bomby to HH3000. Oberowany przez licznik albo przy mocy detonatora. Oglądałem z galerii, kiedy nagle się zaalarmowałem. Widziałem licznik bomby, który schodził do dołu. Przecież co? Wiedziałem, jeżeli bomba miała zostać rozbrojona, jakoś została odpalona? Znaczy miała być rozbrojona. Mimo tego, że bomba była rozbrojona, to jakoś się uruchomiła? No, dokładnie. Aktywujący licznik jest bardzo prosty. Połącz linki, przełącz licznik. Znaczy łącz. Na tą mapę mogę to zrobić. Jestem jasny, że ale ty, pani Wright. Chyba sprawia, że jesteś niebieską małpą. W tym cyrku żartów, w szefie. Chciałem zacząć moje przesłuchanie. Pani Donate! Co to jest? Haha, 3000 AK, bomba. Bomba! Boże! Pani Donate! Domagam się, abyś to rozbroił! Rozbrojenie zakończone. 5,5 sekundy. O 2 sekundy krócej niż mój osobisty wynik. Próbujesz dać mi atak serca? Jestem dokładnie śmiały letnim kurczakiem, no wiesz? To jest dokładna replika HH3000. Używamy go, aby praktykować rozbrojenie bomb. Rozbrojenie sukces, eksplozja, porażka. Dokładna replika bomby, która eksplodowała, tak? Więc tak wyglądała. Zatwierdzam fotografię prawdziwej bomby. Czy zatwierdziłem ją wcześniej na rozprawie. Wymiary. Tak jak widzicie, waga. Ileś tam gramów zapewne. Perfekcyjna replika. No bo kilogram? Nie wiadomo. Twoja bomba wygląda, że jest bardzo dobrą kopią, faktycznie. Tak, jednakże nie mogłem zreplikować mechanizmu detonacji. To było bardzo kłopotliwe, aby to podpiąć.
Nawet ja nie mogę tego zreplikować. Świadku, wystarczy. Nie musisz replikować niczego więcej. A teraz, jeżeli ona chciała za mnie przesłucha... A gdzie pana Cech zniknęła? Pewnie jej długopis upadł. Athena, możesz już wyjść. Okej, panie Wright, zróbmy to. Przypuszczam, że bardzo się bałaś, ha? Co? I o czym gadasz? Ona miała zaraz wybuchnąć! Hej, ogarnij widget! Jesteś taka przenikliwa jak zawsze. Teraz zobaczmy. Gdzie my mamy? Musimy zrobić przesłuchanie. O, przesłuchanie! Oczywiście! Wygląda, że jest niedozerwana. Miałem się czyść z porządku. Możemy spytać Atenę, czy pamięta, jak robić przesłuchanie? Ale pomóc ci się skupić. Nie ma potrzeby na to właśnie teraz. Będzie w porządku. Co by tylko mogę, aby pomóc? Jeżeli nie możesz znaleźć sprzeczności i za bardzo się wiele razy zawiedziesz, nie bój się zapytać mi o pomoc. Wybierz skonsultowanie się, które pojawia się, aby się ze mną skonsultować. Co? Pierwszy raz o tym słyszę. Dam ci znać, czy myślę, że jest to podejrzane stanowisko. Czyli wspaniale. Liczę na ciebie. Tym? Niech się pokręcę. Okej, to czas na przesłuchanie. Kiedy bomba wybuchła? Tym. Strzelaj konie! Widziałeś odliczanie czysto własnymi oczyma? To ciężko wyczyć taki licznik tak mały, mógłby zostać zobaczony z galerii. Te gogle pomagają mi widzieć bardzo małe rzeczy, nawet z dala. Mogę zobaczyć nawet, co miałeś na śniadanie w twoim szalu, krawacie. Dlaczego nagle czujesz się jak jakiś robak pod szkiełkiem? To już na co możliwe, że widział licznik, jeżeli nosił te gogle. Nie to takie pewne. Jest coś tutaj, co nie pasuje jak dla mnie. Nie myślę, że nadążam. Bomba była kompletnie ukryta w środku tego zwierzaka. No, dlatego przyniosłem to stanowisko. Więc możemy stwierdzić fakt, że nie widział w ogóle tej bomby. Jest, próbujesz znaleźć stanowisko, które przeczy dowodą, prawda? To prawda. Słuchanie uważnie ze strony pana Tonata jest pierwszym krokiem. Po tym. Tylko trzeba spojrzeć na dowody, które wyglądają na połączone. Badaj, że możesz znaleźć prezentowanie, kiedy chcesz otworzyć zapisy sądowe. Nie znajdziesz dowód, który konfliktuje się ze zdaniami, zaprezentuj go. Zobaczmy, to zeznanie jest na temat tego, kiedy bomba wybuchła. Nie myślę, że to stanowisko ze czasem było bardzo ważne. Bomba, która nie wyglądała jak bomba, ponieważ była w środku napchanego zwierzaka, ha? Tutaj. Czy mogę chyba to od razu zaprezentować? Więc mówisz mi, że widziałeś odliczanie bomby. To prawda. Oczywiście, że widziałem odliczanie do zera. A ja mówię... Czy oczywiście kłamiesz? Co ty mi tutaj gadasz? Nieoczywiście byś widział licznik bomby. Po tym wszystkim, bomba przecież była w środku zwierzaka. Panie Donate, jak możesz twierdzić, że wiedziałeś, że bomba ma wybuchnąć? Kiedy nawet nie mogę zobaczyć licznika? Co? Nie! To faktyczna niedorzeczność, faktycznie, świadku, jak to wyjaśnisz? O, to wspaniałe, panie Wright. Znalazłeś sprzeczność od razu. Zażądaj Athena. Kiedy znajdziesz niepewność w wyznaniach świadkach, zawsze jest za tym jakiś powód. To może być kłamstwo, ukryte znaczenie, sekret. Cokolwiek to jest. To zależy od nas, aby to wyciągnąć na wierzch. Kilka zdań każdej sprzeczności, które znajdziemy, także jest sposób to zrobić, prawda, szefie? Teraz pytanie mi jest. Co możemy wyciągnąć z pana Tonata? No, pozwólcie mi zobaczyć. Nie. Musi być jakaś pomyłka. O tak. Tak, oczywiście. Pamiętam teraz. Odgłos. Wiedziałem z powodu odgłosu. Głosu? Jakiego głosu? Kiedy licznik bomby miał się włączył, to leciutko pipnęło. Bip, bip, bip. To odgłos bomby liżącej w dół. Odgłos pipczenia, mówisz? Przypuszczam, że to było możliwe, aby to zauważyć.
Nawet z bombą w środku tego. To rozrobię pomyłkę, mój błąd. No jak mógł usłyszeć coś takiego w oddali? Jak tam tylko to śmierdzę zrobić taką małą rzecz z galerii? Słuchanie odgłosów bliźników bomb to część mojej pracy. Przeprowadziłem trening, żebym nigdy go nie przegapił. Ciężko mi w to uwierzyć. Ten trening, o którym mówisz, że i tak żebyś mógł usłyszeć tak takiego dala. Co jest? Czy ty robisz światło na temat wspaniałej nauki o rozwalaniu bomb? To po prostu jest misją, aby dać moje życie tą mnie pracy. Jakby listą bym był, gdybym strzał licznika bomby. To nie jak rozbrojenie tostera, wiesz? Rozkręcenie w sumie. Teraz tylko pokazuję. Ciążąca zapewnia, że ten odgłos był zbyt cichy do usłyszenia, ale jedna rzecz, która jest tutaj mała, to... Twoja zdolność jako prawnik. Bo jesteś podejrzany o nieatrakcyjną zdolność, wiesz? Jakoś. A ty aż wybuchasz atrakcji to tym, o czym właśnie wspomniałeś, wiesz? Być może masz jakiś dowód, że Patonate nie mógł usłyszeć odgłosu? No cóż, nie, ale... Wciąż wygląda to na totalnie podejrzane. Ale to by naprawdę ciężkie było udowodnić, że on nie słyszał czegoś. Jeżeli to jest prawidłowe, argumentem prokuratury jest to, że coś reaktywowało bombę, zanim została przeniesiona do sądu. Co nie rozumiem, panie Payne? Dlaczego wierzysz, że ta osoba to pan Newt? Na prosto, wysoki sądzie. Antonate był tutaj, kiedy się zdarzyło. Był tutaj, kiedy oskarżona włączyła bombę ponownie. Że co? To się stało przed rozprawą. To było, kiedy detektyw armii i ja transportowaliśmy bombę. Przyjrzyjmy bombę do lobby dla obrony. Bomba, dowód. Prawnik chciał zobaczyć, zanim zacznie się rozprawa. Patrząc na szansę dostać się do bomby, pana Woods już była w lobby. Nicem było, aby włączyć bombę nownie i ukraść włącznik. Przełącznik. Tak, przełącznik tylko kontroluje bombę zdalnie. To zniknęło od tego wypadku. Brakujący przełącznik został dodany do psów sądowych. Można mnie winić. Zostawiłem bombę i włącznik na górze tego transportu. I one były... położone ponownie i ukradzione, kiedy ja gadałem z prawnikiem. Skarżona użyła tego licznika w środku sądu, aby zacząć licznik. Jak możesz być taki pewny, że bomba została włączona ponownie w lobby? Bomba była w transporterze. Jedna rzecz na zewnątrz tego... moment, kiedy to było na zewnątrz tego, było w lobby. Więc to była jedyny moment, kiedy ktoś mógł to aktywować. Ktoś inny niż pan Tonate mógł też otworzyć to... te pudełko i wyjąć bombę. Niemożliwe. Walizka do transportu jest przypisana do mnie. Widzisz ten numer tutaj? To moje identyfikacyjne numery. I ja mam jedyny klucz, który otwiera te pudełko. Co do walizkę? Wózek? Niemniej! Stwierdzenia pana Payne to nic więcej, tylko wymyślanie. Nie masz dowodu, że to pana Woods ukradła ten przełącznik. I tak samo nie masz dowodu, że to nie była ona. Ale co ja mam, to jest kawałek dowodu, który udowadnia, że oskarżona trzymała bombę. A, ten ogon! 5 minut, 24 sekundy, 2 punkty, 3 sekund. Pewność obrony spadła przez nie 5 minut. Pogadajmy o zgniłej ręce. Tak długo jak mają i odciski palców, to jest ich kartą przetargową. Jestem na wielkim minusie, że traktujmy. A to, że musimy usłyszeć o oskarżonej własnej osobie jeszcze raz. Zgadzam się z tym, wysoki sądzie. Chciałbym wezwać pana Woods na stanowisko. Ufam, że nie sprzeciwu, pani Wright. Martwię się na temat jej stanu, ale musimy wysłać jej zeznań. Z jednej ręki... Nie jestem pewny, że chcę sprawić, aby Latyna była zła. Mogę przeczytać twoje uczucia, no wiesz, szefie? Oj, przypuszczam, że nie ma co tego ukrywać od niej, ha? Nie martw się,
Wiem, że poczułem jej zeznań. Ale czy ktokolwiek będzie na nią naciskał, zapłacą. Czy uważam, że jej wściekłość jest na poziomie pierwszym? Nie martw się. Zatrzymam procedury, zanim zanim cokolwiek złego się jej stanie. Bardzo dobrze. Obrona nie ma sprzeciwu, wysoki sądzie. W tej sprawie odejdę. Ale zanim zrobię, jest jeszcze jedna rzecz, panie Wright. Czyż nie? Ja? Tak? Rozbranie bomb to moja praca. Rozbranie spraw to twoja. Nie myślisz, że możesz to unieść? Będę czekał, aby zobaczyć, jak próbujesz. Grr, ten gościu coś ukrywa. Po prostu to wiem. Teraz, jeżeli wy mi wybaczycie... Naraz, ochroniarzu, proszę idźcie do lobby i przynieście oskarżoną. Chuni! Cześć, Tena. Wygląda jeszcze gorzej niż wcześniej. Nie martw się, Chuni, nie zajmę to dla ciebie. Dziękuję, Tena. I zrobię tylko mogę też. Rozwaliłeś sąd, ponieważ miałeś wody do sądów, prawda? Jezu, co to za kurde logika? Nie, oczywiście, że nie. Ja... Co tam mówisz? Ledwo mogę usłyszeć ciebie. Ej, on na nią naciska. Ja nie zrobię niczego złego. To ten prokurator jest straszny. No kurde. Athena albo Wright, powiedzcie coś. A co za niedorzeczna dziewczynka. Przestań zachować się, jakbyś nie była... Nie wydaj mu w prawdę. Robicie źle. A to masz to mówię ponownie, ponieważ chciałaś ją wysadzić. Przyznaj się. Dlatego poradź do lobby, gdzie był pan Justice, czyż nie? Ała. Zgon. Panie Wright? Mogę... Palność tego prokuratora? Co? Oczywiście, że nie! Czy musimy powtórzyć sobie maniery w sądzie 101 ponownie? Znaczy poradnik tak jakby. Nie możemy pozwolić, żeby naciskał tak niewinne dziewczynki. Nie zapomniałem na temat, jak traktował ciebie. Nie właśnie na mój temat, pomóż Juni. Jej serce płacze. Ojcie, tak bardzo się boi. A to, że słuch Ateny wykrywa... Znaczy, że Athena... A ten udało się coś wykryć przy pomocy jej bardzo intensywnego sensu słuchu. I wygląda to, że tym razem to jest odgłos serca pani Woods. Nie rzucaj tego, ukradłeś przełącznik, tylko w sądzie, czyż nie? Wysoki sądzie, proszę, niech pan to ogarnie. Pan Payne naciska świadka. Znaczy oskarżoną w sumie. Tak, pana Woods wygląda na wystarczoną. Panie Payne, proszę cię, aby się zachował bardziej jak gentleman. Ach, ale nie wiesz, wysoki sądzie? Nie ma tutaj... Lepszego gentlemana na tym świecie niż ja. No. Tak jak gentleman, albo nawet miły facet, byłby taki jak on. Nie pozwól temu chamskiemu trykowi wygrać. Tena! Jak chcesz nazwać gentlemana chamskim rufianem? Dupkiem? Muszę ci znać, że byłem w klasie manier każdego... każdej soboty. Jestem bardziej niż gentlemanem. Jestem gentlemanem. Nie kryteryzujesz młodą damę. Domagam się, aby ci... Ja będę domagać się zwrotu pieniędzy za te klasy, za te lekcje. Powiem prawdopodobnie być tutaj dorosły i powstrzymać, ale... Panie Payne, to wystarczy. Wiadomo, wysoki sądzie. Nie mam więcej pytań. Przejdźmy do zeznania oskarżonej. Panie Woods, proszę, podziel się sądem, co robiłaś, kiedy bomba wybuchła. Widać, że jest słaba, jak ja nie wierzę. Kiedy bomba wybuchła, drugi raz sam tutaj do zeznania. No, ja tego dnia... oglądałam z galerii. Bomba wybuchła. I zaczął... Wszyscy zaczęli opadać. Jezu, o co mówię? Sufit zaczął spadać. Leciał na mnie. To nieczywiście jest z bólu. Przez to, że jest zmuszona przypomnieć sobie te wybuchy. Nie może za to powiedzieć słowa. To nie zadziała, więc co teraz? Hej, czekaj moment. Nawet jeżeli nie może powiedzieć tego, co chce powiedzieć, możemy słuchać, co jej serce mówi. Tak, to jest inny czas, aby użyć siły Ateny. Możesz to usłyszeć, czyż nie, Athena? O kurwa! Przepraszam, ale... Skojarzyło mi się z tym.
Może to zobaczyć, panie... Czyż nie pani Wright? Może zobaczyć zamknięte serce tej osoby? Może tu słyszeć, czyż nie Athena? Płacz serca pani Woods. Tak. Brzmi na bardzo bolesny. Tak się boi. Myślę, że mogłaby zemdleć w każdej możliwej chwili. Athena ma unikalną zdolność, widzicie? Przy mocy tego swojego zmysłu słuchu może usłyszeć słowa z serca świadka. Dodatkowo, może wyczuć, jak osoba naprawdę się czuje z tonu jej głosu. Przypuszczam, że to zależy od Atheny i jej specjalnych umiejętności teraz. Athena, chcę, abyś użyła psychologii analitycznej, której się uczyłaś. Wysłuchała zeznań pani Woods, jej serca. Okej, szefie. Spróbuję. Po tym wszystkim, to cały powód, dla którego studiowałam tą psychologię analityczną. A gdzie? Zróbmy to. A myślałem, że się coś przycięło, Boże. Więc twoje holograficzne okienko może pokazać, jak się czuje pani Woods, prawda? W skrócie, tak. Emocje i obrazy, które pojawiają się, kiedy słucham jej zeznań, mogę dać je do widgeta i użyć Mood Matrixa, aby je zanalizować. Patrzaj, szefie. Te znaczniki zachowań pokazują emocje Juni. Kiedy czuję się szczęśliwa albo zadowolona, to pojawia się licznik szczęścia. Kiedy czuję się zła, sfrustrowana czy cokolwiek, to złość zareaguje. Kiedy czuję się smutna albo wystraszona przez swoje ja, to smutek zaczynam pikać. A kiedy czuję się zaskoczona albo zdziwiona, to zaskoczenie się pojawia. To nie tyle pojawia, co zaczyna migać, ale... Wiem, że to jest specjalne zdolności i programie z widgeta Mood Matrixowi możemy wymierzyć, jak się czuje pani Woods, kiedy znaje. Pogadajmy na temat wspaniałości technologii. Jep, spróbujmy. Czułam jakąś taką niepewność, a może hałas w sercu Juni. Widzisz tutaj? To jest jak ten hałas wygląda w Matrixie. To wynik wątpliwości między jej zeznaniami a jej uczuciami. Jeżeli możemy ogarnąć te sprzeczności, to hałas powinien opaść. To bardziej różnice. Okej, to trzeba wysłuchać prawdziwych zeznań pani Woods. Cóż, tego dnia oglądałem z galerii. Bomba nagle wybuchła. No i cieszyła się, że spadały na nią kamienie. Myślę, że rozumiem teraz emocjonalny stan Juni. Ta energia Ateny jest niewiarygodna. Widzę niespodziewaną emocję, która jest tutaj w jej zeznaniach. Co? Już? To przed momentem wybrałem. Spójrz na to, kiedy mówi, że spadało to na mnie, cieszy się. No, spójrz na to. To dziwne. Musi być jakiś powód dla tej sprzeczności. Musimy trochę wykopać tego. Kiedy znajdziesz spodziewaną emocję, po prostu ją kliknij. Got it! Google rejestruje wesołość, kiedy pan Woods przypomina sobie, jak spadał na nią sufit. Musi być powód dla tej niespodziewanej emocji. Pani Woods? Jak spadało na ciebie ten sufit, czy było tutaj coś, co sprawiło, że byłaś szczęśliwa? Co? Panie Wright, uczucie szczęścia wybucha teraz serca Juni. Rób to dalej i obstawiam, że Juni sobie się uspokoi. Super, to zróbmy, co ma do powiedzenia. Ja miałam właśnie uciec z sądu, bo bomba wybuchła. Bałam się i się przewróciłam. I wtedy ten sufit zaczął spadać na mnie. Naprawdę myślałam, że już zginę. Ale właśnie wtedy... Okej. Apollo przyszedł i mnie ocalił. Apollo? Użył swojego własnego ciała, aby mnie obronić od tego sufitu. To bardziej gruzów? Więc to dlatego on miał aż tyle ran. Jak się czujesz, Juni?
Czy gadanie na temat Apollo dało ci trochę pewności siebie? Tak. Apollo jest, tak jak słońce, silny, jasny oraz ciepły. Tylko gadanie na temat jego sprawia, że czuję się jak liść, który idzie przez małą fotosyntezę. No widzisz, twoje kaszlanie... Twój kaszel też się zakończy tak nagle. O! Masz rację. Dziękuję, Tena. Jeszcze 50%. Na to, że udało nam się wyciągnąć nawet ze snanie. Nieźle, ha? Ale wciąż jest jakiś hałas. To znaczy, że wciąż jest tutaj jakaś mylność w sercu Juni. Przypuszczam, że musimy wciąż brnąć dalej. Musimy dać nowe informacje i zaupdate'uję mod Matrix. Pan też co robić, prawda? Kiedy znajdę niespodziewaną emocję, powinienem ją nacisnąć. Prawda? I wtedy naciskasz niespodziewaną emocję, ikonkę, znaczy. Znajdziemy powód, dla którego dalej jest mylność w jej sercu, wtedy wyciągniemy nawet nowe zeznanie. Prom ucieca, byłam zbyt wolna. Myślałam, że już zginęłam. Bo oczywiste to jest mylne. Smutek. Chyba smutek. Była szczęśliwa, kiedy pan Justice ci ocali, przecież nie? Tak. Byłam naprawdę szczęśliwa. No, widać. Ale było coś także smutnego na ten moment, prawda? Smutnego? Powód, dla którego pytam, to to, że... Kiedy opisywałeś, jak zostać ocalona, czujesz też trochę smutku. O! Myślę, że prawda nie, ponieważ... Spam rap Rajni. Czego? Cóż, to ty wiesz? Coś nowego. To prawda, ja... Przeniosłam mojego nadchodzącego zwierzanka, Boom Rap Rini, a planował rozprawę ze mną. Spam rap Rini i Pony Fanti to bracia. Kto wiedział, że legalny świat zainspiruje taką linię maskarady? Albo raczej zakupów. Słyszałam, że Pam... Mój zwierzak... Miałam go ze sobą, kiedy oglądał rozprawę. Ale nie było go, kiedy Apollo mnie ocalił i zrozumiałam, że go straciłam. Mój biedny Riley, ofiara okropnej bomby. O, wiem. Może patrzeć, jak wygląda na tej reklamie. Czy reklamie? Plakacie. To jest w kampanii. Aby usunąć fałszywe dowody i fałszywe oskarżenia. Czyli są braćmi, hm? Nic przeciwko kampanii, ale dlaczego... Ale dlaczego akurat nie słoń oraz nosorożec? Panie Wright! Nie wyczułam już mylności w sercu Juni. Więc uważam, że to oznacza, że udało nam się wyciągnąć nowe zeznanie. To prawda. Zrobię aktualizację z nową informacją. Będziemy mieć cały obraz. Więc myślisz, że jej nowe zeznanie pomoże? Absolutnie. Nie wiem jak, bym to zrobił bez ciebie, Athena. Więc ta lalka była nie będę mówił tych nazw, po prostu tylko lalka dobra czy zła i tak. Więc ta lalka była w sądzie, kiedy ta mowa wybuchła. Teraz wiemy to i to zmienia znaczenie tego innego kawałka dowodu. Wszystko co muszę zrobić, tylko zaprezentować. W naprawionym stanowisku. Czy na tym pierwszym zapewne, ale... Tak, na pierwsze. Ogon, który dotykała, nie był tego słonia, tylko nosorożca. Panie Woods, wiem, że ta sprawa musi być dla ciebie ciężka, ale możesz się zrelaksować teraz. Nie jesteś wątpliwości niewinna. Panie Wright, co to za orzeczenie właśnie teraz? Moje dzikie orzeczenie jest bardzo proste. Te dwa napchane zwierzaki się zmiksowały, pomyliły. Ogon z palcami oskarżonej nie został znaleziony od słonia. To był ogon z od jego tego nosorożca. I mamy pursuit demo. A co? Co to za nonsens niby? Twierdzę, że Ostaje, że to są obydwa napchane zwierzaki, tak, ale kompletnie mają inne postacie. Słoń oraz nosorożec. To tak jak prawnik oraz obrońca oraz prokurator. Ale czy naprawdę są takie inne? Obydwoje prawnicy oraz prokuratorzy starają się bronić to, co uważają za dobroć w prawie.
Nawet słonie oraz sorożce mają podobne postacie. Obydwoje są szarzy dla przykładu. Tak raczej. Ten plakat to wszystko, co poczułem udowodnić, że to prawda. Jeżeli mogę zwrócić uwagę sądu, zobaczycie, że ta dwójka się pomyliła. O cóż! Spójrzcie na to! Dwa ogony są dokładnie takie same! Tak, dokładnie. Te dwa napchane zwierzaki są bazowane na zupełnie innych zwierzakach. Ale ich ogony są takie same! Brawa! I ta poza! Tarararara. Spokój! Spokój w sądzie! Tak długo jak możliwość istnieje możliwość, że ogon należy do Bamra Frajni, nie możemy już dłużej uważać tego zadaczający dowód, że oskarżona podłoża bombę. Jak to stoi, uznaje oskarżoną za niewinną. Nie zgodzisz się, panie Pain? Tak, oczywiście. Wysoki sądzie. Och, to było wspaniałe, panie Wright. Odwróciłeś to wszystko do góry nogami. To jeszcze nie koniec, a przynajmniej udało nam się wytrzymać tak długo. Wierzę, że to kończy naszą rozprawę dzisiaj. Panie Pain, wydaje mi się, że będziesz miał poważny śledztwo przed sobą. Tak, wysoki sądzie. Bardzo dobrze. To będziemy kontynuować jutro. Sąd kończy obrady. Jak to jutro? A nie to zaraz. Czyli wygraliśmy? Ale nie pokazaliśmy, jakim był prawdziwy morderca. Aż dziwne. To było niesamowite, szefie. Zrobiliśmy to. Prawdziwa form. Być serem, udało ci się to wyciągnąć w ostatni moment. Prawdziwość dla formy? Nie wiedziałem, że masz taką opinię dla mnie. Dziękuję za wszystko, co zrobiliście. To jest wspaniale, pani Woods. Naprawdę... udało ci się tam garnąć. Czy mieć. I też byłaś taka dumna na samym końcu, kiedy potrzebowaliśmy ciebie najbardziej, Juni. Dzięki tobie udało nam się odwrócić trzecie do góry nogami. No, ty byłaś osobą, która dała mi tą pewność siebie, Tena. A nie pan Phoenix Wright? No, ale przy pomocy Matrixa, Teny? Serio? Haha, dzięki. Być czterą. Ja tylko, czy ja w ogóle pomogłam? A jak myślisz? Oczywiście! Bez ciebie nigdy bym się nie dostał, by utknąłem w trudnym punkcie. O, dobrze to słyszeć. Być może wciąż mam wiele do nauki, ale mogę rzecz obstawić, dam temu wszystko, co mam. Będę tak dobra jednego dnia, że nazwę się twoim partnerem. To chciałem usłyszeć. Psychologia analityczna. Zdolność, aby rozwiązać zagadki serc osób. Prawdziwy potencjał Ateny naprawdę teraz rozbłysnął. Ej, a gdzie jest Apollo? Dobre pytanie. Prawie zapomniałem na temat niego. Czy uważam, że wciąż jest w lobby? O, wiem. Może on wciąż jest w sądzie numer 4. Sąd numer 4? Dlaczego miałby... Co miałby robić na miejscu eksplozji? Kiedy ja pojechałem do lobby, aby odpocząć, powiedziałam Apollo na temat tego... nosorożca. Powiedziałam mu, że opuściłam nosorożca w sądzie, jak próbowałam uciec sam wcześniej. I wtedy... Apollo powiedział, że ma pomysł, gdzie może być, więc poszedł się rozejrzeć. Poszliśmy razem. Ha, wygląda, że Apollo był bardzo miły, kiedy chce, co nie? Więc możecie szukać tego nosorożca razem, zanim wezwano cię ponownie do numer 5. Tak. Miałam trochę czasu, aby odpocząć, więc poszłam i się rozejrzałam z nim. Ale wtedy oni wezwali mnie do sądu numer 5, aby zeznawać. Apollo twierdził, że tam zostanie jednakże. Z tymi wszystkimi radami? Znam się, jak się czuję. Myślę, że Apollo być może ustalił coś. Znam się, co to było? Powiedział mi. Poszukam dowodów, aby uczyć twoje imię, Jelani Pearl. Tylko może udało mu się znaleźć kawałek dowodów? Inaczej, lepiej chodźmy go sprawdzić. Dobry pomysł. Where are you, Apollo? Trial's over for today! Come on, I know you're...
Ciąg dalszy nastąpi dopiero w następnym odcinku.